1 czerwca już po raz 9 rozpocznie się ogólnopolskie rysowanie rodzinne, tutaj zainicjowane w Nowym Sączu. Oczywiście zasługujemy na miano ambasadora twórczości dziecięcej i w związku z tym to wydarzenie ma szczególny charakter. Bardzo chciałbym zaprosić rodziców z dziećmi, babcie, dziadków, którym na sercu leży dobro dziecka, żeby udali się tutaj na plac z rynku naszego Nowosądeckiego i wspólnie bawili się twórczością. Chciałbym powiedzieć, że tutaj będzie się dużo działo. Oprócz rysowania będą tańce, śpiewy, jakieś powiedzmy konkursy, niespodzianki dla dzieci, będą cukierki. Prezydent obiecał, że osobiście będzie wręczał dzieciom cukierki, więc jak co roku zresztą, mam nadzieję, że to się powtórzy, może polecą balony, studenci będą malować twarze dzieciom. Impreza odbędzie się od godziny 15 do godziny 20. Będzie tam masa atrakcji, począwszy od pokazu akrobatyki i trickingu grupy Screamo Tricks, którą również prowadzę. Oczywiście w międzyczasie będą różne animacje dla dzieci. Następnie będziemy zapraszać wszystkich na koncerty, które będą odbywać się od godziny 16. Będzie to m.in. Solka Emanuel, Hot Streak oraz premierowy koncert Pozytywki, gdzie ten zespół, czyli w sumie mój zespół, będzie prezentować swoją nową płytę, którą właśnie niedawno wydaliśmy. Bardzo wszystkich serdecznie chciałbym zaprosić. Na pewno będzie dużo wrażeń i dużo fajnej zabawy. Kupcy sądeccy również ten Dzień Dziecka postanowili w jakiś sposób uświetnić. Organizujemy jarmark na płycie naszego tutaj rynku. Jest to już po raz 5 ten jarmark marki sądeckiej, ale z okazji Dnia Dziecka po raz pierwszy. Będzie wystawiony 19 straganów. Taką atrakcją również będzie w piątek, bo my rozpoczynamy już od piątku, od godziny 10. Będzie wóz bojowy Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej. Będzie demonstracja sprzętu tego samochodu. Nasi miliuszcińscy będą mogli wejść do kabiny, zapoznać się właśnie z pracą, służbą Straży Pożarnej. Koło gospodyń wiejskich z Krasnego Potockiego będzie częstować pierogami regionalnymi, różnymi produktami wykonanymi z ziemniaków, słodycze, ciasta. Będzie również stoisko bardzo bogate Karpackiego Związku Pszczelarskiego. Lokalni pszczelarze zademonstrują właśnie, co świetnego dają nam nasze pszczoły. Będzie również sprzęt pszczelarski. Będzie się można zapoznać, w jaki sposób, gdyby ktoś chciał poszerzyć własne zainteresowania i na przykład postawić ul w własnym ogrodzie, dostanie informacje, jak to uczynić. Jeśli pogoda pozwoli, to i również będzie rój pszczeli, który będzie w bezpiecznym ulu, zabezpieczony szybą, więc ci nasi miliuszyńscy będą mogli przez szybę oglądać, jak pszczoły wyglądają. W tym roku włączyliśmy się w akcję Miejskiego Dnia Dziecka. Nazwaliśmy tą akcję Dzień Dziecka ze strzelcami zespołu szkół nr 2 imienia Sybiraków w Nowym Sączu i zapraszamy od godziny 13 do godziny 16 w szkole w siedzibie strzelca na ulicy Królowej Jadwigi 29, budynek dawnego gimnazjum nr 3. I tutaj przygotowaliśmy bardzo wiele atrakcji pod kątem oczywiście głównie naszej działalności, aczkolwiek będzie z nami współpracował w tym dniu Pałac Młodzieży, będą występy zespołów. Gwoździem programu na pewno będą pokazy musztry paradnej w wykonaniu mistrzów Polski w musztrze klas mundurowych. Jest to nasza reprezentacja sądecka, która już w niedzielę wyjeżdża na Mistrzostwa Polski do Zakopanego, aby bronić tego tytułu, więc będzie okazja zobaczyć ich podczas trzech pokazów
w tym dniu. Zapraszamy na stoiska, które będą rozstawione. Będzie można zapoznać się szczególnie ze sprzętem, uzbrojeniem, wyposażeniem, jakie jest na wyposażeniu żołnierzy oraz naszej sądeckiej jednostki. Będzie można zrobić sobie zdjęcie z bronią w oporządzeniu wojskowym. Będzie punkt, gdzie będzie można zapoznać się z tym, jak żołnierze sobie radzą w terenie, jakie mają namioty, śpiwory. Będzie można to wszystko zobaczyć, dotknąć, przymierzyć, łącznie z tym, że można wejść do namiotu i zobaczyć, jakie warunki tam panują. Będzie taki punkt, gdzie można będzie sobie bezpłatnie ozdobić paznokcie, bądź też wykonać makijaż. Także dla szczególnie dziewczynek i ich mam taka atrakcja będzie przygotowana. Będzie również szereg konkursów dla dzieci sprawnościowych i konkursów przygotowanych przez świetlicę środowiskową z osiedla Milenium. Lepiej sprzedawać pomysły niż je kupować. A niestety, jeżeli dzisiaj nie zajmiemy się tą wyobraźnią twórczą dziecka, to te dzieci będą biedne, będą musiały kupować niestety pomysły. Dlatego, drodzy rodzice, to do was apeluję najbardziej. Wchodzimy 1 czerwca po to, żeby naprawiać te rzeczy i tu Nowy Sącz jest tym ambasadorem twórczości. My wskazujemy, bawimy się, ale mądrze i wskazujemy ten kierunek, który naszym dzieciom pomaga.